Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Marcin Krupa, prezydentem Katowic. Ja jestem bardzo zadowolony z wyniku. Pierwsza sesja nowej Rady Miasta. 90-lecie Automobil Klubu Śląskiego. Akademia Młodych Orłów. Mamy prawie 300 chłopaków w tej chwili. Katowice wieczorową porą. My to traktujemy jako zabawę i formę aktywności fizycznej. Wehikuł czasu, akcja w Kato. Wiemy już, kto zastąpi Piotra Uszoka na stanowisku prezydenta miasta. Marcin Krupa, kandydat Komitetu Forum Samorządowe i Piotr Uszok, został wybrany w drugiej turze wyborów na prezydenta Katowic. Pokonał startującego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości byłego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Sośnierza. Krupę poparło ponad 71% głosujących, Sośnierza prawie 29%. Frekwencja wyniosła niecałe 32%. Ja jestem bardzo zadowolony z wyniku. To jest wielka radość, ale też mam świadomość, że to jest również zobowiązanie dla tych wszystkich, którzy oddali na mnie głos, zobowiązanie dla tych, którzy nie oddali na mnie głosu, mieli innego kandydata, po to, żeby ich przekonać do swojego programu, po to, żeby przekonać ich do swojego działania. Tak więc z tego się bardzo cieszę, ale wiem, co mnie czeka. Intensywna praca, tej pracy się nie boję. Przed nowym prezydentem stoi wiele trudnych zadań do realizacji. Czego możemy się spodziewać? Na pewno nie rewolucji, a ewolucji. Ewolucji w kierunku mieszkańców, w kierunku dzielnic naszego miasta, po to, żebyśmy mieli coraz lepiej w naszym otoczeniu, po to, żeby ta jakość życia w naszych dzielnicach wzrastała, po to, już takim sloganem moim powiem, żeby było bezpiecznie i miło w naszych domach i w naszych dzielnicach. Marcina Krupę wspierał w kampanii wyborczej rządzący Katowicami przez 16 lat Piotr Uszok. Wielka radość, bo to nie jest zwycięstwo o przysłowiowy włos, tak to miało miejsce chociażby we Wrocławiu, czy może nawet w Krakowie. To jest widoczne zwycięstwo Marcina Krupy nad kontrkandydatem. To daje wielki mandat zaufania społecznego, ale też nakłada wielką odpowiedzialność za to, co w przyszłości będzie. Przypomnijmy, że w pierwszej turze na Krupę swój głos oddało 43% mieszkańców Katowic. Sośnierz 16 listopada uzyskał poparcie na poziomie 22% głosów. Zapraszam na relacje z pierwszej sesji nowej Rady Miasta. Podczas pierwszej sesji nowej Rady Miasta radni złożyli ślubowanie oraz wybrali Krystynę Siejną na przewodniczącą. Wieloletnia wiceprezydent Katowic zdobyła 18 głosów, jej rywalka Barbara Wnęk z Platformy Obywatelskiej 7. To wielki zaszczyt kierować się Radą Miasta Katowice. To organ stanowiący, czyli ten, który decyduje o tym, co najważniejsze dla Katowic. Najwięcej mandatów uzyskało Forum Samorządowe i Piotr Uszok 12, Platforma Obywatelska 8, Prawo i Sprawiedliwość 6, a Ruch Autonomii Śląska 2 mandaty. W tym roku Automobil Klub Śląski obchodzi swoje 90-lecie. Do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli Polskiego Związku Motorowego oraz zaprzyjaźnionych automobil klubów. Nie zabrakło utytułowanych zawodników oraz działaczy Automobil Klubu Śląskiego. Automobil Klub, jak sama nazwa wskazuje, to jest klub, To jest grupa ludzi, która jest z sobą związana i emocjonalnie, i jako pracownicy, i społecznicy. Wszyscy się znamy, bo od tylu lat, no tu jestem dzisiaj strasznie podekscytowana. Cieszę się tym, że z naszego zaproszenia skorzystali zawodnicy, których nie widziałam od 20 ponad lat. Przyszli praktycznie wszyscy zaproszeni. To jest święto moje, nasze, no wszystkich klubowiczów. Podczas gali wręczono pamiątkowe statuetki i medale zasłużonym dla klubu. Jak rysuje się przyszłość Automobil Klubu? Jeżeli chodzi o kondycję Automobil Klubu na dzień dzisiejszy, mimo takiej sytuacji, jaka jest gospodarcza, uważam, jest w dobrej sytuacji. Jeżeli chodzi o finansowe i gospodarcze, realizujemy stawiane cele, preliminarze, które planujemy co roku, bo już teraz planujemy na 2015 i sądzę, że jeżeli tak pójdzie dalej, jeżeli będzie pełna integracja, będzie współpraca z samorządami i tak dalej, myślę, że Automobil Klub będzie szedł dalej, będzie realizował dalej wszelkiego rodzaju rajdy i przyciągał młodzież, żeby nie ścigała się na ulicach, a ścigała się na odcinkach zamkniętych i nie starzała zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o czym tak ostatnio głośno jest w Polsce. Obchody uświetnił koncert zespołu Need for Strings, duetu skrzypiec z wiolonczelą w rockowej odsłonie, który porwał gości do wspólnej zabawy. W hali sportowej AWF-u miał miejsce nabór do Akademii Młodych Orłów.
Akademia Młodych Orłów w Katowicach to nowatorski projekt wzorcowej Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 11 lat Polskiego Związku Piłki Nożnej przy współpracy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej oraz miastem Katowice i Akademią Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Mamy organizacyjnie duże pole do popisu tutaj, bo mamy prawie 300 chłopaków w tej chwili. Dzisiaj mamy 5 testów, 4 testy tutaj są, tak jak widać za nami, są to testy z piłką i bez piłki, oceniające głównie tutaj zdolności szybkościowe, mówię o teście bez piłki i testy tutaj stricte takiej sprawności specjalnej właśnie z piłką, gdzie oceniamy sposób panowania nad piłką, elementy właśnie techniczne, no i na końcu oczywiście grę. Jak się okazało, testy nie sprawiały większych problemów młodym piłkarzom. To są łatwe ćwiczenia. Autorski program szkolenia w Akademii Młodych Orłów opracowany został przez Departament Szkolenia i Komisję Techniczną PZPN. Akademia daje możliwość otrzymania nieodpłatnego szkolenia piłkarskiego na najwyższym poziomie pod okiem wykwalifikowanych trenerów, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek z województwa śląskiego. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone publicznie na stronie www.slzpn.katowice.pl. Ruszyła nowa edycja zawodów Katowice wieczorową porą. Rejestracja, odprawa, odbiór mapy i w drogę. Tym razem miejscem akcji był Uniwersytet Ekonomiczny i osiedle Gwiazdy. Wybiegamy stąd, wcześniej dostajemy mapę, na tej mapie mamy punkty zaznaczone, no i musimy te punkty odnaleźć w terenie. One są pochowane gdzieś koło płotu, za drzewem, gdzieś na jakimś balkonie czyimś, mam nadzieję, że nikt nam tego nie odetnie. I po prostu trzeba z mapą, kompas wydaje mi się tutaj zbyteczny, bo tutaj dosyć dobrze można się bez kompasu orientować. Musi te wszystkie punkty odnaleźć, podbić perforatorem, takim specjalnym urządzeniem, że w tych punktach był, że je odnalazł, no i później wraca na metę, no i jeżeli to zrobi najszybciej, no to chwała zwycięzcom. Stale przybywa miłośników imprezy. W tej edycji wystartowało ponad 300 zawodników. Po co siedzieć w domu? Można się ruszyć. Ja dzisiaj i tak miałem biegać, ale uznałem, że to będzie fajne urozmaicenie. My to traktujemy jako zabawa i formę aktywności fizycznej. Namówili mnie, mówili, że super, że fajna zabawa i postanowiłam spróbować. Kolebką biegu na orientacji jest Skandynawia, gdzie pierwsze zawody zostały rozegrane 31 października 1897 roku w miejscowości Bergen w Norwegii. W naszym kraju idea biegu na orientację została zapoczątkowana pod koniec lat 60. Wehikuł czasu, akcja w Kato to interaktywna gra przygodowa, w jakiej wzięli udział mieszkańcy naszego miasta. W trakcie 3-godzinnej przygody uczestnicy biorący udział w wydarzeniu przenieśli się w czasie do 1929 roku, by stawić czoła wyzwaniom inspirowanym z najnowszej powieści Marty Obuch, Szajba na peronie 5. W trakcie gry 52-osobowych drużyn musiało rozwiązać 10 zagadek porozrzucanych po centrum Katowic. Są to miejsca związane z międzywojennymi Katowicami, bo cała gra jest też zainspirowana książką, która się rozgrywa w międzywojennych Katowicach, książką Marty Obuch, Szajba na peronie 5. Natomiast gra korzysta z takiej stylizacji, czyli mamy miejsca takie jak Muzeum Historii Katowic, mamy Hotel Monopol, mamy peron 5 nawiązujący do samej książki, ale mamy też Stary Dworzec, który pamięta tamtą epokę, mamy Kino Teatr Rialto, stare kino, które pamięta właśnie tamte czasy. Organizatorem wydarzenia było miasto Katowice. Za kreację i realizację gry odpowiadała firma Silesia Events. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Przypominamy o jarmarkach w mieście. Od 3 do 23 grudnia przy ulicy Staromiejskiej oraz od 6 do 7 grudnia na Nikiszu. Centrum Kultury Katowice zaprasza na spektakl Sposób na kobietę. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!